Dzień dobry w kolejnym Flashu. Być może nieco dziwnym, bo sekret wydawniczy nowych OnePlusów jest sam w sobie nie do końca jasny, ale myślę, że pomocem dla osób, które próbują go rozgryźć. Zatem od początku. Do niedawna OnePlus prezentował kolejne modele mniej więcej co pół roku, raz na sezon, czyli mniej więcej raz na rok, zmieniając cyferkę z oznaczeniem kolejnej generacji, a urządzenia pomiędzy tymi przetasowaniami okraszając literką T. Przy okazji próbowałem dociec, czemu akurat T. Jedyne rozsądne wytłumaczenie sprowadza się do tego, że OnePlus chciał po prostu uniknąć eski z iPhone'ów. Tak czy siak, rzecz to nieco zmieniła się przy okazji poprzedniej generacji urządzeń, ponieważ wraz z kolejnym numerowanym OnePlusem, czyli 7, pojawił się też model z dopiskiem Pro, wyraźnie bardziej ambitny i innowacyjny. Nie inaczej jest teraz. Owszem, ja dziś opowiadam Wam o OnePlusie 7T, czyli następcy OnePlusa 7, ale chwilę po premierze tego urządzenia i jednocześnie z europejską premierą modelu na rynku pojawi się wariant Pro, lepszy, nowocześniejszy, bardziej flagowy. O nim opowiem w osobnym odcinku, a cały ten przydługi wstęp służy tylko temu, żeby zaznaczyć, że smartfon, o którym opowiadam dzisiaj, jest tańszym flagowcem, czyli odpowiednikiem Samsunga Galaxy S10e, iPhone'a 11 czy Huawei P30. A skoro żeśmy sobie już to wyjaśnili, zerknijmy na smartfon i nowości, które ze sobą przynosi. Front 7T w jasny sposób nawiązuje do poprzednika, jest niewielki podbródek, jest kroplowaty notch i jest świetne zagospodarowanie przestrzeni, choć nie ma pełnej bezramkowości jak w wariantach Pro. Ekran jest płaski, ma 6,55 cala, czyli że urósł nieznacznie w porównaniu do poprzedniej generacji i, co ciekawe, zmienił proporcje na 20:9. Rozdzielczość to nadal Full HD+, ale tym razem także w modelu podstawowym zastosowano matrycę Fluid AMOLED, odświeżającą obraz w 90 Hz. To oznacza, że wszystkie animacje, przejścia i tak dalej są na OnePlusie 7T ultra płynne. A jeśli chcecie sobie wyobrazić to wrażenie gładkości, to weźcie w dłoń jakiś obły kamień i wysmarujcie go masłem. O, właśnie tak aksamitnie działa nowy OnePlus. I trzeba podkreślić, nie jest to rzecz nowa, ale ciągle wyjątkowo rzadko spotykana. Jest zatem mocnym atutem telefonu. Drugą ważną nowością jest potrójny aparat. Główny moduł ma 48 megapikseli, światło 1.6 i optyczną stabilizację obrazu. Nowy zoom umożliwia ciągle dwukrotne przybliżenie, ma 12 megapikseli i światło 2.2. I uwaga, inaczej niż w OnePlusie 7 Pro nie jest stabilizowany. Szeroki kąt widzi 117 stopni, ma 16 megapikseli i przysłonę 2.2 oraz autofokus. To także na spory plus. Jakie są możliwości tego zestawu? Oczywiście opowiem szerzej w pełnym teście, ale jest dedykowany tryb nocny, jest super makro, jest sztuczna inteligencja, jest jeszcze kilka innych ciekawych funkcji. Póki co możecie zerknąć na pierwsze foty, które smartfonem dotknąłem i ocenić sami, jak wyglądają. Zmieniono także podstawę podzespoły. Procesor to Snapdragon 855+, według zapewnień producenta o 15% szybszy niż wariant bez plusa. Podstawowy model ma teraz 8 GB RAM-u, nie 6, a OnePlus kontynuuje stosowanie szybkich pamięci masowych UFS 3.0. Postępy widać też w przypadku baterii. Wprawdzie pojemność podniesiona tylko o 100 mAh do 3800, ale ładowarka z zestawu podaje prąd 30-watowy. Odświeżony jest także system, świetnie oceniany przez chyba wszystkich recenzentów, łącznie ze mną, nakładka Oxygen OS 10 przykrywa także 10 Androida. Ja zwrócę jeszcze uwagę na bardzo ładne w mojej ocenie wykończenie plecków. To jest jakiś taki białowo-błękitny gradient. Bardzo podobny widzieliśmy już kiedyś w Honorze 10 Lite, ale podejrzewam, że pamiętają o tym nieliczni. Reszta urządzenia nie wydaje się jakoś zaskakująca. Są głośniki stereo, jest czytnik linii papilarnych w ekranie, nie ma oficjalnie potwierdzonej wodoodporności, pełnego Always On Display ani ładowania bezprzewodowego, a oczekujący spektakularnego powrotu gniazda mini jack mogą czuć się zawiedzeni. Tak czy siak jednak, OnePlus 7T zapowiada się na świetne urządzenie, ja oczywiście chętnie zabieram się do jego testowania. Cena to 599 €, czyli że zupełnie rozsądnie. Oficjalna sprzedaż w naszym regionie jeszcze się nie rozpoczęła. Wystartuje najpewniej po europejskiej premierze na dniach i być może sprzęt trafi wtedy też do naszego X.com, a na pewno do oficjalnej OnePlusowej strefy na Allegro. Link podrzucę Wam w opisie. Co sądzicie o OnePlusie 7T? Jak zapowiada się i czy ktoś z Was przymierza się do kupienia go? Albo może już go kupił? Napiszcie, co sądzicie, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia jutro w Mobzilli z testem Xiaomi Mi 9T Pro. Trzymajcie się, cześć!